Kochani, chciałbym czytać fragment Bożego Słowa, z Ewangelii Łukasza, z rozdziału 16 od wiersza 19 i w rozdziale 17 także dwa pierwsze wiersze. A swoje usługiwanie chciałbym zatytułować o odpowiedzialności za siebie samego i o odpowiedzialności za innych. A więc odpowiedzialność za siebie i odpowiedzialność za innych. Będzie to nawiązanie do tematu, którym usługiwałem podczas tych właśnie dni skupienia. I to usługiwanie chciałbym oprzeć na kazaniu, albo jak ktoś woli, na homilii najwspanialszego kaznodziei wszechczasów, na kazaniu Pana Jezusa Chrystusa. I oto co w swoim kazaniu między innymi Pan nasz powiedział. A był pewien człowiek bogaty, który się przyodziewał w szkarłatne szaty i kosztowne tkaniny i co dzień wystawnie ucztował. Był też pewien żebrak imieniem Łazarz, który leżał u jego wrót owrzodziały i pragnął nasycić się odpadkami ze stołu bogacza, a tymczasem psy przychodziły i lizały jego rany. I stało się, że umarł żebrak i zanieśli go aniołowie na łono Abrahamowe. Umarł też bogacz i został pochowany. A gdy w krainie umarłych cierpiał męki i podniósł oczy swoje, ujrzał z daleka Abrahama i Łazarza na jego łonie. Wtedy zawołał i rzekł: Ojcze Abrahamie, zmiłuj się nade mną i poślij Łazarza, aby umoczył koniec palca swego w wodzie i ochłodził mi język, bo męki cierpię w tym płomieniu. Abraham zaś rzekł: Synu, pomnij, że dobro swoje otrzymałeś za swego życia, podobnie jak Łazarz zło. Teraz on tutaj doznaje pociechy, a ty męki cierpisz. I poza tym wszystkim między nami a wami rozciąga się wielka przepaść, aby ci, którzy chcą stąd do was przejść, nie mogli, ani też stamtąd do nas nie mogli się przeprawić. I rzekł: Proszę cię więc, Ojcze, abyś go posłał do domu ojca mego. Mam bowiem pięciu braci. Niechaj złoży świadectwo wobec nich, aby i oni nie przyszli na to miejsce męki. Rzekł mu Abraham: Mają Mojżesza i proroków, niechże ich słuchają. A on rzekł: Nie, ojcze Abrahamie, ale jeśli kto z martwych pójdzie do nich, upamiętają się. I odrzekł mu: Jeśli Mojżesza i proroków nie słuchają, to choćby kto z umarłych powstał, też nie uwierzą. I rzekł do uczniów swoich: Niepodobna, by zgorszenia nie przyszły, lecz biada temu, przez którego przychodzą. Lepiej by było dla niego, gdyby kamień młyński zawisł na szyi jego, a jego wrzucono do morza, niż żeby zgorszył jednego z tych maluczkich. Powtarzam raz jeszcze. Chcę w paru słowach podzielić się z wami tematem o odpowiedzialności za nas samych i za innych, za siebie samego i za innych. Przyjrzyjmy się temu wydarzeniu, tej historii, którą Pan Jezus opowiedział. Przedstawił w tej historii dwóch ludzi, dwie osoby. Jeden z nich, ten pierwszy, który tu jest wymieniony, był bogatym człowiekiem. Tak go Jezus scharakteryzował. Był bogaty, zasobny, majętny. Mógł sobie na wiele pozwolić. Mógł sobie na wszystko pozwolić. I to, czym dysponował, tę majętność spożytkowywał, zużywał na kosztowne tkaniny, na wystawne uczty, a więc na hulaszcze życie, na nieodpowiedzialne hulaszcze życie.
nie przyszło mu do głowy, że to, iż miał tę majętność, to od Boga pochodziła. Wydawało mu się prawdopodobnie, że to jest jego własność i on może nią dowoli dysponować. Nie wziął pod uwagę, że i zdrowie, i możliwość zarobkowania to przecież Boży dar. I w związku z tym nie wolno mu było tych zasobów, tego, co miał, czym dysponował, przeznaczać na próżność, a przeznaczał na hulaszcze życie. I muszę powiedzieć, że ten człowiek, o którym czytaliśmy w wierszu 19, ten bogaty człowiek miał także 5 braci. On najprawdopodobniej był najstarszy. I tych 5 młodszych braci, przypatrując się jego życiu, czyniło go jakimś wzorem. A więc był dla nich wzorem. Musimy więc przyjąć do wiadomości, że i oni chcieli postępować tak, jak postępował ich wzór, postępował ich przykład. On prowadził hulaszcze życie i oni dorastając także taką wizję swojego życia mieli. Będziemy postępować tak, jak postępował nasz najstarszy brat. On był dla nich wzorem. Ale czy był dobrym wzorem? Czy był przykładnym wzorem? Czy można by było powiedzieć tym 5 braciom, tak, wzorujcie się na swoim najstarszym bracie? Kochani bracia i siostry, drodzy przyjaciele, może być dobry przykład, ale może być katastrofalny przykład. I ten starszy brat był katastrofalnym przykładem, tragicznym przykładem dla tych 5 jego młodszych braci. Ojcowie, matki, chcę dzisiaj zaapelować do was. Zaapelować, abyście sobie zadali pytanie. Jakim przykładem jesteście dla waszych synów, waszych córek? Jakim przykładem jesteście, prawym, wzorcowym, czy też katastrofalnym, tragicznym? Bo tak to w życiu bywa, że młodsze pokolenie stara się naśladować to starsze. Często winimy naszą młodzież za to, że jest taka ordynarna, opryskliwa i tak dalej, ale uderzmy się najpierw w nasze piersi i powiedzmy, że prawdopodobnie tymi naszymi kłótniami w rodzinach, w małżeństwach daliśmy im wzorzec, przykład. Oni tylko prawdopodobnie naśladują nasz sposób postępowania, nasz sposób bycia. Bardzo często posługuje się autentycznym przykładem, który się wydarzył w pewnej miejscowości na wschodzie naszego kraju, a może nawet poza jego granicami. W pewnym domu mieszkała rodzina. Ojciec, matka, starszy i młodszy syn. A ten ojciec miał to do siebie, że kiedy nadciągał wieczór, wymykał się z domu i szedł do karczmy. Tak jak dzisiaj to czyni wielu. Idą do karczmy, do jakiegoś miejsca, gdzie się upijają. Podobnie postępował ten ojciec. Każdego wieczoru znikał i wracał późno, gdy już rodzina spała. Wracał po pijanemu, awanturował się nierzadko. Jednego dnia spadł świeży śnieg, było to jesienią. I on znowu postanowił pójść do karczmy, aby znowu z koleżkami, z ludźmi, którzy go sprowadzali na manowce, upijać się, pić. I kiedy zdążał do tej karczmy, w pewnym momencie zdało mu się, że ktoś jakby szedł za nim. Odwrócił się, ale nikogo nie widział. Szedł więc dalej, przechodził przez pole i szedł dalej. Ale znowu zdawało mu się, że ktoś za nim idzie. Ale znowu się obrócił i nikogo nie widział. Aż nieopodal zauważył, że rośnie krzak. Postanowił się skryć za tym krzakiem i obserwować, czy oby ktoś go nie naśladuje. Ktoś za nim nie idzie. I rzeczywiście, gdy się tak dobrze patrzył, wytężył wzrok, zobaczył, że jakiś człowiek idzie i bacznie obserwuje jego ślady i w te jego ślady wstawia swoje kroki, wstawia swoje nogi. On się przyczaił.
A kiedy ten ktoś przybliżył się do niego, rzucił się na niego i nagle stwierdził, że to jest jego najstarszy syn. I mówi, a ty, synu, dokąd? A ty dokąd, mój synu? Tatuś, ja wstępuję w twoje ślady. Idę twoimi śladami. I tak to bardzo często bywa. Jeśli nadużywasz alkoholu, jeśli od lat się upijasz, jeśli dzieci twoje, synowie i córki zapamiętały cię jako ciągle pijanego, czegoż się spodziewasz? Spodziewaj się, że one takie same będą, te twoje ukochane dzieci. A czy chciałbyś tego? Czy, drogi ojcze, chciałbyś, aby dzieci twoje naśladowały cię w takim stanie, w jakim jesteś, jak cię często widzą? Czy chciałbyś, żeby rosły na takich samych ludzi jak ty, zapoznanych z meliną, z rynsztokiem, z hulaszczym, swawolnym, powiedzmy to dosłownie, grzesznym życiem? Czy też nie chciałbyś, aby wyrosły na prawych, szlachetnych, godnych ludzi, ludzi? Czy chciałbyś? Zwróć uwagę na tego człowieka, który przed chwilą był przed nami, naszymi oczami. Nie wiemy, co się stało z ich ojcem, co się stało z ich matką, być może już nie żyli. I w związku z tym ten najstarszy brat stał się wzorem dla swoich młodszych braci. Chciałbym przypomnieć, iż następny rozdział, rozdział 17, mówi, że biada temu, kto byłby zgorszeniem dla maluczkich. Biada ci, ojcze! Biada ci, matko! Biada wam, którzy dajecie zły wzór. Jesteście zgorszeniem, przyczyną upadku, przyczyną wchodzenia w zło dla waszych maluczkich dzieci, wnuków. Przed Bogiem kiedyś, czy w to wierzycie, czy nie wierzycie, zdacie rachunek za to, że nie tylko sami do piekła wchodziliście, ale jeszcze za sobą pociągnęliście i waszą rodzinę, waszych synów i wasze córki. Biada, powiada Jezus, tym, którzy taki styl życia obrali i są zgorszeniem dla tych, którzy ich naśladują. Pan Jezus powiada, że lepiej by było takim ludziom, aby sobie kamień młyński u szyi zawiązali i w morze wrzucili. Jeśli więc aż do tych dni skupienia takie było twoje życie, taki był sposób twojego postępowania, masz jeszcze okazję, jeszcze masz szansę zmienić swój sposób życia. Jeszcze masz szansę podczas tych dni skupienia wezwać Jezusa Chrystusa, aby ci przebaczył twój grzech i zmienił kierunek, tor twojego życia. Masz jeszcze szansę wezwać Jego imienia. Masz jeszcze szansę przeprosić Go za to, że być może twoje dzieci już ciebie naśladują. Już nie tylko sam się upijasz, ale widzisz także swoich synów i swoich może już wnuków nawet upijających się. Jest jeszcze nadzieja. Dla ciebie przede wszystkim jest nadzieja. Ale jest nadzieja także i dla tych, którzy zaczęli ciebie naśladować. Biada bowiem wzorcowi, który prowadzi w grzech, a w konsekwencji do piekła. Pan Jezus powie, Biblia powiada, apostoł Piotr powiedział w Dziejach Apostolskich, każdy, kto by wzywał imienia Pańskiego, uratowany, zbawiony będzie. Wzywaj więc jeszcze dzisiaj, zanim się zakończyły dni skupienia, zanim stąd odjedziesz, zanim wrócisz z powrotem do tego bagna, do środowiska, z którego być może liderzy cię wyrwali, tutaj przyprowadzili, wzywaj imienia Pańskiego. Wołaj. Może zadajesz sobie pytanie, ale czy Pan z powodu mojego dotychczasowego życia, no dodajmy niegodziwego życia, czy Pan Jezus, ten święty Boży Syn, bo takim On jest, będzie łaskawy wejrzeć na mnie i spojrzeć na mnie? Bo kochani, często słyszę, jak w naszym chrześcijańskim kraju ludzie mówią, ja nie jestem godzien.
Ja nie jestem godny. Diabeł im tłumaczy, że z powodu tego, co czynili, nie są godni, aby stanąć przed Bogiem. I tak to koło się zamyka. Grzeszą, bo nie są godni, nie są godni, nie stają przed Bogiem i znowu grzeszą. Co Pan Jezus powiedział? Czy jesteś godny, czy nie jesteś godny? On powiedział, że On nie przyszedł wzywać kogo? Tych, którzy się dobrze mają, ale tych, którzy się źle mają. Źle ci jest w twoim życiu? Źle się czujesz w tej sytuacji? Źle ci jest w tych okolicznościach, w jakich żyjesz? Źle ci jest z twoimi nawykami? To jesteś właśnie tym, na którego Jezus oczekuje. On powiedział, nie przyszedłem wzywać tych, którzy się dobrze mają, ale tych, którzy się źle mają. Poza tym powiedział, kto do mnie przyjdzie, ten nie zostanie odrzucony. Przyznaję, gdybyś poszedł, no nie dzisiaj, bo dzisiaj wszyscy wyglądamy, zresztą w każdą niedzielę w kościele ludzie wyglądają na świętych. Ale gdybyś poszedł w stanie takim, jakim byłeś gdzieś tam w poniedziałek, wtorek, gdy cię wyciągano z Meliny i gdybyś chciał stanąć przed prezydentem Bielska czy przed burmistrzem Ustronia, wypędziłby cię, choćby dlatego, że zapach twój jest nieodpowiedni, a już nie mówiąc o stroju. Pan Jezus tak nie postępuje. Kto do mnie przyjdzie, nie zostanie za drzwi wyrzucony. Halleluja. I to jest łaska. I to jest nadzieja. I to jest szansa. I to jest coś, co porusza nasze serca. Możesz być przez ludzi niezrozumiany, przez ludzi odrzucony, zraniony, wzgardzony, ale nie przez tego, który życie swoje w ofierze za ciebie złożył. Jemu sprawisz samą radość, gdy przyjdziesz do Niego. Bo Biblia powiada, że całe niebo jest uruchamiane. Całe niebo pląsa z radości. Chóry anielskie, podobnie jak nasz chór przed chwilą, śpiewają z radości, że oto jeszcze jeden człowiek, no nazwijmy uzależniony, szuka ratunku u stóp krzyża. Że nie chce już tak dłużej żyć, że mu zbrzydło to życie, że chce uwolnienia. Że chce wolności. Całe niebo z tego faktu się raduje. Aniołowie jeden do drugiego przelatując, to jest już moja interpretacja. Słuchaj Gabrielu. Być może mówi Archanioł Michał. Ten człowiek o na imieniu Andrzej dzisiaj wzywa imienia naszego Pana. Wzywa imienia Jezus. A Jezus już pośpiesza, aby mu pomóc, aby go uwolnić. Halleluja. Bardzo szybko muszę przejść do następnych myśli, bo są one tutaj niezwykle ważne. I to tak jest, że człowiek choćby żył w największych luksusach albo w największej biedzie i tak jednego dnia wyzionie ducha, jak się to mówi. Nikt jeszcze się nie obronił przed tym sprawiedliwym wyrokiem. Umierali najwięksi i umierali najubożsi. I czy tego chcesz, czy tego nie chcesz? Spójrz codziennie w lustro i zobaczysz, że na twojej twarzy jest coraz więcej zmarszczek. I choćbyś pudrował, choćbyś sobie peruki zakładał jak ja, i tak to ci nic nie pomoże. I tak to ci nic nie pomoże. Prędzej czy później ktoś stanie nad twoim grobem, aby powiedzieć, z prochu powstałeś, w proch się obróciłeś. Nie ma od tego ucieczki. I zwróć uwagę, że również ci dwaj, jeden i drugi, w swoim czasie umierali. Najpierw umarł żebrak. Być może dlatego, że nie miał co jeść, może z głodu umarł. I oto czytamy w wierszu 22, co się stało po jego śmierci. Bo przede wszystkim, przyjaciele, chcę wam powiedzieć, nie wierzcie w te bałamutne kłamstwa, że człowiek po życiu, po śmierci przestaje istnieć. Że wszystko umiera,
że wszystko się w nicość obraca. Przecież jesteś stworzony na podobieństwo i wyobrażenie czyje? Boga, a Bóg nie umiera, Bóg żyje wiecznie. Skoro Bóg żyje wiecznie, to ty także, stworzony na podobieństwo i wyobrażenie Boga, żyć będziesz wiecznie. Nie ma innej wypowiedzi, nie ma innego wytłumaczenia. To są bałamutne opowiadania, kłamliwe, syczenie szatana, który chce nas zneutralizować, żebyśmy się nie martwili o to, co przed nami, o wieczność. Człowiek po śmierci nie umiera. Człowiek po śmierci nie przestaje istnieć. Człowiek w zasadzie dopiero zaczyna żyć, bo życie na tej ziemi to lat 70, maksymalnie 80 do 90. A potem? A potem wieczność, bez początku i bez końca. No i oto umarł ten żebrak. On nie zasłużył sobie w jakiś sposób szczególny na jakieś względy, dlatego że był żebrakiem. Nie, tak nie myślcie. Po prostu inna była jego postawa do życia, ale nie koncentrujmy się dzisiaj na tym. Umarł żebrak i mi się bardzo podoba to, co jest dalej napisane, bo wiem, że to samo czeka mnie. Bracie Pawle, to samo czeka ciebie. Bracia i siostry, to samo czeka nas, którzy jesteśmy w Chrystusie Jezusie. Gdy umierał, wyobrażam sobie, rozległy się fanfary. Aniołowie Boży zstąpili z nieba, aby go wziąć do wiecznego odpoczynku. Tak tu jest napisane. Umierał i aniołowie Boży przystąpili do łoża jego śmierci, zabrali go na łono Abrahamowe. Aleluja. Ja lubię tę pieśń. Ona jest bliska bardzo mojemu sercu. Jam nigdy nie sam, jam nigdy nie sam. Tak Pan mój mi przyobiecał, nigdy nie będziesz już sam. Ani w doczesności, ani w wieczności. A zatem, gdy umierał ten człowiek, został zaniesiony na łono Abrahama. Inaczej to miejsce nazywa się rajem. Rajem. Wiecie, że niektórym ludziom, chyba co najmniej dwom, było dane wejrzeć do raju. Ale prawdopodobnie, kiedy zobaczyli tę chwałę, tę glorię, to piękno, tę wspaniałość, ktoś, kto tam był, wierzę, że był to sam Pan, powiedział tylko: nie opowiadajcie tego ludziom, ponieważ oni mają wolną wolę. Gdybyście im to opowiedzieli, to wtedy w jakiś sposób wywarlibyście na nich presję, aby koniecznie za wszelką cenę tu się chcieli dostać. Oni mają z własnej, nieprzymuszonej woli podjąć decyzję. Jeśli podejmą decyzję, to tutaj się znajdą. Niemniej jednak i Paweł, i Jan trochę zdradzili. Powiedzieli, że czego oko nie widziało, ani ucho nie słyszało. Nasi bracia z Częstochowy to śpiewają. Ani na rozum ludzki to nie wstąpiło, to przygotował Bóg tym, którzy Go miłują. Jeśli nawet jesteś z protezą, już tej protezy tam nie będziesz potrzebował. Jeśli masz perukę, tej peruki już tam potrzebować nie będziesz. Jeśli nosisz okulary, też już tam ze sobą nie zabierzesz. Muszę tu coś powiedzieć. Moja mama, od kiedy ją pamiętam, zawsze była chroma, nie chodziła. Posuwała przed sobą jakiś przedmiot i w ten sposób nogę za nogą stawiała, podpierając się raz jedną, podpierając się raz drugą ręką. I w takim stanie odeszła. Ale mojej żonie jednego dnia, pozwoli, że to powiem, jeśli nie dokładnie, to już mnie nie prostuj. Jednego dnia mojej żonie, czy jednej nocy w zasadzie żonie mojej, śnił się sen, że widziała ją na zielonej, kwiatami obszczonej łące. Jak idzie o własnych nogach i mówi: tu jestem zdrowa. Mogę chodzić, mogę biegać. Halleluja. Bracie Pawle, przykro mi, że nie chcą wyczyścić twoich żył. Ze względu na wiek, lekarze się już pewnych działań, procesów nie podejmują. Ale kiedy tam wejdziemy,
wszystko się skończy. Aleluja. Wierzę w to, że moja mama, choć większą część swojego życia nie mogła chodzić, była chroma, tam biega po zielonych łąkach. Wybaczcie za wzruszenie. Ale musimy spojrzeć teraz na tego bogatego człowieka, który swoje życie poświęcił hulaszczemu stylowi. Bo oto dalej czytamy, że on także w pewnym momencie, choć pewnie się bronił jak tylko mógł, odszedł z tej ziemi. I to, co o nim czytamy, to to, że znalazł się w krainie męki, cierpienia, w płomieniach. I muszę wam powiedzieć, bo już muszę kończyć, że cierpiał co najmniej z dwojakiego powodu. Po pierwsze cierpiał dlatego, dziękuję ci bracie Jurku, cierpiał po pierwsze dlatego, że sam cierpiał. On sam mówi, męki straszliwe w tym ogniu cierpię. Prosi Abrahama, aby mu przynajmniej palcem umoczonym w wodzie zwilżył jego wargi. To był pierwszy powód jego cierpienia. Być może wtedy sobie zadawał pytanie, dlaczego tak nierozsądnie postępowałem? Zmarnowałem swoje życie, jedno jedyne życie, jakie miałem. Ale był także drugi powód cierpienia. Ponieważ on widział, że okazuje się, że ci, którzy są tam, widzą nas. Obłok świadków, jak mówi list do Hebrajczyków, oni nas obserwują, widzą. On widział także swoich tych pięciu braci, którzy naśladując go, idą jego śladami. I w pewnym momencie zwraca się do Abrahama i mówi, słuchaj Abrahamie, poślij kogoś, żeby ich zatrzymał. Bo widzisz, że oni idą tą samą drogą, na której ja zmarnowałem, zmitrężyłem swoje życie. I idą do tego samego miejsca, w którym ja jestem. Abrahamie, poślij kogoś. Abraham mówi, nie, nie. To jest niemożliwe. Choćby nawet kto z umarłych przyszedł, to i tak go nie posłuchają. A zresztą ktoś z umarłych przyszedł. Ktoś był umarły, powstał z martwych, przyszedł z umarłych, ale czy go słuchasz? Czy go słuchasz, drogi przyjacielu? Jeśli jego nie słuchasz, to choćby Mojżesz powstał i też go nie posłuchasz. Bo jeśli Jezusa Chrystusa, który z martwych powstał, lekceważysz, odrzucasz jego zaproszenie, to jakżeż usłuchasz kogoś pomniejszego? Nie usłuchasz. Abraham miał rację, choćby nawet kto z martwych powstał, ludzie w swojej głupocie, naiwności, lekkomyślności i tak go nie posłuchają. I tak go nie posłuchają. I skoro nie słuchamy Pana Jezusa, to kogo? Jakiż jest większy autorytet, który moglibyśmy posłuchać, usłuchać? A poza tym Abraham mówi, mają pismo. Mają Mojżesza i proroków, bo tak się kiedyś mówiło o Biblii. Żydzi tak nazywali Biblię. Mają Mojżesza i proroków, inaczej mają Biblię. Niech ją słuchają. Tam jest wszystko napisane. Tam jest wszystko napisane, a więc niech słuchają tego, co jest napisane. Po co ktokolwiek jeszcze ma cokolwiek czynić? Największy autorytet, ten, któremu dana jest wszelka władza na niebie i na ziemi, Jezus zmartwychwstał i tak go nie słuchają. Mają Biblię, też jej nie słuchają. Cóż jeszcze więcej? Cóż jeszcze więcej zrobić można? Chyba już nic więcej. Pamiętacie, od czego rozpoczynaliśmy nasze dni skupienia? I na tym kończę. Rozpoczynaliśmy nasze dni skupienia od czytania fragmentu z Piątej Księgi Mojżeszowej. Z Piątej Księgi Mojżeszowej, gdzie Bóg przez Mojżesza zwraca się do ludzi w ten oto sposób.
Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć. Jest to 30 rozdział, wiersz 19. Położyłem dziś przed Tobą życie i śmierć. I stoisz na rozdrożu, drogi przyjacielu. Z jednej strony droga do życia, z drugiej strony droga do śmierci. A dalej położyłem przed Tobą błogosławieństwo i przekleństwo. Stoisz na rozdrożu. Życie i błogosławieństwo, albo śmierć i przekleństwo. I oto rada Boga samego. Wybierz przeto życie, aby żył Ty i Twoje potomstwo. Wybierz więc życie, aby żył Ty i Twoje potomstwo. Drogi Ojcze, który dawałeś aż do tej pory zły przykład swojemu potomstwu, pokutuj dzisiaj. Wołaj do Boga, proś Boga, Boże, przebacz mi. A może Bóg się zmiłuje nad Twoim potomstwem, ponieważ Biblia powiada, wierz w Pana Jezusa Chrystusa, będziesz zbawiony Ty i Twój dom. Może Pan Ci okaże łaskę i będziesz zbawiony nie tylko Ty, ale także Twój dom. Obierz dzisiaj życie, szczęście i błogosławieństwo.